Kasia Pakosińska, kabaret. Odbyła się taka rzecz w moim życiu. Nawet trochę się przedłużyła, miała być na chwilę, a trwała no, ponad lat 25 i w sumie chyba się jeszcze nie skończyła. Bardzo, bardzo miła historia mojego życia. Kasia Pakosińska, śmiech. No i właściwie tutaj powinnam trzy kropki postawić. Wyrwał się nieoczekiwanie podczas jednego z występów, ale to chyba sami więcej o nim wiecie niż ja. Kasia Pakosińska, kabaret moralnego niepokoju. Pamiętam początki. Schodziliśmy po schodach z naszego wydziału polonistyki i padła nazwa peleton. Jaki peleton? A mieliśmy akurat zajęcia z Krzysztofem Zanussim. No to może moralny niepokój. Zanussiemu się spodobało. Kasia Pakosińska, teatr. Wielka moja miłość. Właściwie cała moja przygoda sceniczna od teatru się rozpoczęła. Jak myślę teatr, od razu mam pierwsze skojarzenie w ogóle z pierwszą osobą, Wojciech Siemion. Kasia Pakosińska śpiewa, chór kościelny! Nie, ale się naprawdę ciągnę się, wiem, że lata mijają, czas leci, ale się podciągam. Właśnie jestem na zajęciach wokalnych, także myślę, że to będzie się sprawa coraz bardziej rozwijała. Kasia Pakosińska, Gruzja. Historia zatoczyła koło, bo zaczęło się od Gruzina i na Gruzinie się skończyło. Szczęśliwie. Kasia Pakosińska, twoja twarz brzmi znajomo. Jedna z najwspanialszych przygód takich komercyjnych, jaka mnie spotkała. Bardzo się cieszę, że podjęłam taką decyzję, bo długo się przed nią broniłam. Serdecznie pozdrawiam całą ekipę, Agnieszkę Hekiert i Krisa Adamskiego. Kasia Pakosińska, mąż. I od razu mięknę. Jest fajnie, jest gruzińsko, włosko, polsko. Właściwie ten włoski to ja wnoszę do związku, ale oko się świeci i lepiej późno niż wcale. Kasia Pakosińska, książka, czyli pisanie, literatura, czyli dla mnie wielki powrót do korzeni i wielka, wielka frajda. Tak naprawdę to pisanie bardzo walczy u mnie z takim zwierzęciem scenicznym. Lubię, kocham. Kasia Pakosińska, wzrost 1,64 m, ale czytałam ostatnio, że mam 1,67 m. Nie wiem, kto przy mnie stanął, ale wielka frajda była, kiedy prowadziłam kiedyś zajęcia na Służewcu. Były to nawet takie zajęcia dziennikarskie, że już się rozwinę. Dobra, powiem wam, nie będę ściemniała. I tam miałam pierwsze wywiady z jokejami i tam wyleczyłam się z mojego kompleksu wzrostu, ponieważ kiedy stałam z mikrofonem, do rozmówcy mogłam zrobić to. Kasia Pakosińska, stand-up. Nie wiem, czy tą formę do końca czuję i znam. Znaczy, gadać bardzo lubię i bardzo szybko. Bardzo lubię też używać wulgaryzmów, ale to jakby mam na to licencję, jestem filologiem. Także myślę, że nawet mogłabym takie licencje wystawiać. Myślę, że wszystko jeszcze przede mną. Kasia Pakosińska, gdzie mieszka? Właściwie od czasu kwarantanny to ja mieszkam naprawdę w jednym miejscu, ale gdybyśmy rozmawiali 2 miesiące wcześniej, to powiedziałabym, że wszędzie. Czasami budzę się w jakimś hotelu, no budziłam się, oczywiście te czasy się teraz zmieniły, i ponieważ te hotele często wyglądają tak samo, to się zastanawiałam, czy jestem dzisiaj w Szczecinie, czy w Rzeszowie. A to dosyć istotna sprawa, bo się potem muszę z publicznością przywitać. Kasia Pakosińska, skąd pochodzi? Też pytanie. Kasia Pakosińska, skąd pochodzi? Urodziłam się w Warszawie w pierwszej połowie kwietnia, dokładnie 9 kwietnia, na Karowej. To jest podobno bardzo dobra równoleżnikowo szerokość geograficzna. I to chyba dobrze wpływa. Dobra gwiazda, dobre miejsce. Inteligentne miejsce. W dobrym miejscu się urodziło. Kasia Pakosińska, mini. Bardzo dawno się w czymś takim nie widziałam. I może lepiej, ale w ogóle się w wielu rzeczach się nie widziałam, bo ostatnio jestem po przeprowadzce i zdałam sobie sprawę, że ja w domu nie mam luster. I powiem wam, że jestem jeszcze bardziej optymistycznie nastawiona do życia niż byłam. Poważnie, po prostu się nie oglądam. Na wagę nie wchodzę. Rewelacja, polecam. Kasia Pakosińska, taniec. No właściwie od tego się chyba wszystko zaczęło. Tylko pochwalę się, że nie był to jakiś tam taniec typu jakiś tam tylko był to prawdziwy polski folklor z chołupcami, z zabawami, nie wiem, Polki. A najbardziej lubiłam tańce łowickie. Najbardziej polskie dla mnie. Powiedziałam polskie? Boże, by teraz nie było, że jakieś narodowościowe historie mi tutaj po głowie chodzą. Ale bardzo lubię polskie tańce, polski folklor.